Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy godzinę 10, a więc jest to najwyższy czas, aby rozpocząć nasz dzisiejszy webinar dotyczący ransomware. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie troszeczkę wyjątkowe, a mianowicie pod tym kątem, że w grudniu tego roku świętujemy 30-lecie ransomware, ale o tym za chwilkę. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, trzy słowa na temat Zopro Software, naszej działalności, kim jesteśmy oraz czym się zajmujemy, ponieważ wiem, że nie wszyscy z Państwa mogą nas jeszcze znać i kojarzyć, oraz też chciałem przekazać kilka uwag technicznych dotyczących naszego webinaru, więc zacznę od tego, że dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, tak więc nagranie w późniejszym czasie zostanie Państwu również udostępnione. Gdyby chcieli Państwo zadać jakiekolwiek pytania w czasie trwania naszego webinaru, gorąco do tego zachęcam. W tym celu mogą Państwo skorzystać z panelu Questions dostępnego w aplikacji GoToWebinar i na koniec naszego spotkania będzie chwila czasu, abym mógł na wszelkie zadane przez Państwa pytania odpowiedzieć. Nasz webinar rozpocznie się od prezentacji, a następnie dalej przejdziemy już do części praktycznej, w czasie której również zademonstruję Państwu, w jaki sposób oprogramowanie do backupu może nam pomóc, a wręcz rozwiązać nasze problemy, gdyby zaatakowało nas ransom. Zatem przechodząc już do prezentacji, trzy słowa na temat Zopro Software. Muszą Państwo wiedzieć, że pomimo obco brzmiącej nazwy, my jesteśmy w 100% polskim producentem rozwiązań do backupu danych i możemy śmiało nazywać się również prekursorem backupu w chmurze, ponieważ historia naszej firmy sięga 2009 roku, a więc w tym roku również i my świętujemy swoją okrągłą 10. rocznicę, ale dwa lata później, czyli w 2011 roku, wprowadziliśmy na rynek nasz pierwszy produkt do backupu, a było to rozwiązanie do backupu danych w chmurze, a więc pojawiliśmy się wśród usług chmurowych nawet wcześniej niż rozwiązania pokroju Google Drive. Dzisiaj nasz zespół to ponad 40 specjalistów w szeroko rozumianej branży IT, wśród których znajdziemy przede wszystkim programistów, którzy stale rozwijają nasze rozwiązania. Wśród tych specjalistów będą również osoby odpowiedzialne za utrzymanie naszej infrastruktury serwerowej. Będą to także specjaliści sprzedaży czy też wsparcia technicznego. I dzięki tym wszystkim osobom nasze rozwiązania już dzisiaj dostępne są w 28 krajach na całym świecie. A ja nazywam się Grzegorz Mąk, pełnię funkcję pre-sales inżyniera w naszej firmie. Po lewej stronie slajdu widzą Państwo również moje dane kontaktowe, tak więc w razie jakichkolwiek pytań, śmiało również w późniejszym czasie mogą się Państwo ze mną kontaktować. Kiedy mówię natomiast o Zopro Software, nie sposób nie wspomnieć o naszej współpracy z producentem antywirusów, czyli z firmą ESET w ramach ESET Technology Alliance. Jest to współpraca firm z zakresu bezpieczeństwa, dzięki której ESET uzupełnia ofertę w swoich dystrybucjach o kolejne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, tym samym również odpowiadając na rosnące potrzeby poszczególnych rynków. Dla nas jest to oczywiście również doskonała szansa, żeby docierać do coraz to nowszych rynków i coraz to nowszych klientów, ale oczywiście tutaj również współpracujemy na gruncie technologicznym, dzięki czemu między innymi możemy wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniem z naszym większym i starszym bratem. Zbliżając się już do tematyki naszego dzisiejszego webinaru, chciałem zacząć od takiej krótkiej, a zarazem bardzo prostej definicji. Mam świadomość tego, że dla osób technicznych ta definicja będzie zbyt oczywista, ale upraszczajmy sobie pewne rzeczy, tak więc podchodźmy też w sposób prosty do tego, czym jest ransomware. Ransomware to rodzaj malware, czyli złośliwego oprogramowania, które infekując urządzenie lub komputer blokuje jego podstawowe funkcje i zmusza użytkownika do zapłacenia haraczu w zamian za przywrócenie kontroli nad systemem operacyjnym i dostępu do danych zgromadzonych na tymże właśnie komputerze. Co istotne, coraz częściej dane, które są zapisane na udziałach sieciowych, mogą zostać zainfekowane, a więc infekcja to już nie tylko nasze lokalne zasoby, ale też udziały sieciowe, a właściwie praktycznie rzecz biorąc wszystko, co znajduje się w naszej sieci lokalnej. W przypadku udziału sieciowego wystarczy, że taki udział będzie zamontowany jako dysk sieciowy do maszyny, która jest zainfekowana i już nie możemy być.
Tutaj widzę, że mamy drobny, mieliśmy przez sekundkę drobny problem z dźwiękiem. A tak więc pokrótce, czym jest ransomware. Mam nadzieję, że ta definicja już Państwu wyjaśniła. Ja chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że ransomware przede wszystkim coraz częściej infekuje również wszelkie zasoby, które się znajdują w naszej sieci, a więc to już nie tylko komputer, który odbierze ten niechciany załącznik mailowy, ale tak naprawdę niemal każda jedna maszyna, która znajduje się w naszym otoczeniu sieciowym. Dlatego tak istotne jest, żeby uchronić się przed tym atakiem ransomware. No i jeżeli chodzi o to, dlaczego my się dzisiaj spotykamy, to przede wszystkim dlatego, że ransomware świętuje w tym miesiącu swoje 30-lecie. I tak, to prawda, pierwsza wersja ransomware'a, rozwiązania, które jakby nadało dalej kierunek ransomware'owi, ma już dzisiaj 30 lat, a więc powstała ona w 1989 roku, a jej autorem był Joseph Popp. Ten ransomware, co ciekawe, był dystrybuowany na dyskietkach, ponieważ w tamtym czasie nie mieliśmy jeszcze sieci internet, dzięki której moglibyśmy ten ransomware w taki sposób jak dzisiaj rozpropagować. Zatem wybrano jedną z tych metod, którymi ogólnie użytkownicy w tamtych czasach mogli wymieniać się danymi, czyli właśnie wspomnianą dyskietkę. Te dyskietki były dostarczone do uczestników pewnej konferencji dotyczącej zdrowia, a dokładniej rzecz biorąc dotyczącej między innymi wirusa HIV, stąd też nazwa ransomware, czyli AIDS. Z tej dyskietki ten ransomware uruchamiał się na komputerze użytkownika i po określonej ilości restartów, dopiero restartów komputera, rozpoczynał proces, powiedzmy, proces szyfrowania, ponieważ tak naprawdę w głównej mierze to, co ten ransomware robił, to zmieniał lokalizację nazwy czy też rozszerzenie plików, w związku z czym odwrócenie jego działania, skutków jego działania nie było nad wyraz trudne, nad wyraz uciążliwe i tak naprawdę ten ransomware akurat nie zebrał nazbyt dużego żniwa, ale dał podwaliny wszystkim innym dalszym zagrożeniom tego typu. Zatem wszystkiego najlepszego dla ransomware AIDS. A my przyjrzyjmy się jeszcze kolejnym kamieniom milowym, które stały na drodze powstania ransomware. A więc już sobie powiedzieliśmy, że w 1989 roku powstał pierwszy Trojan, który jest uważany, znaczy Trojan AIDS, który jest uważany za pierwszy ransomware. Następnie w roku 1992 dwaj panowie, czyli Sebastian von Solms i David Nakacze, opracowali ideę anonimowego systemu pieniężnego, a co ciekawe, ta idea, ten ich pomysł powstał w celu bezpiecznego pobierania okupów za porwania ludzi. Zatem jeszcze wtedy oni nie wiedzieli, że idea czy też anonimowy system pieniężny nada tak naprawdę pędu oprogramowaniu szyfrującemu, które będzie poniekąd wykradać dane użytkowników. Idąc dalej, w 1996 roku znów dwaj panowie, czyli Adam L. Young i Moti Jung, opracowali pierwszego kryptowirusa, czyli tego pierwszego wirusa, który rzeczywiście szyfrował dane użytkownika. Ale dlaczego pierwszego? No, wcześniej były wirusy oczywiście, które szyfrowały dane, natomiast ten jako pierwszy wykorzystywał szyfrowanie tak, powiedzmy hybrydowe, czyli łączył szyfrowanie symetryczne i tutaj wykorzystywał algorytm TEA z asymetrycznym RSA. Tym samym też w samym sobie wirus posiadał zaszyty jedynie klucz, który był wykorzystywany do szyfrowania danych. Nie było w nim natomiast klucza prywatnego, który byłby potrzebny do odszyfrowania tychże danych, dzięki czemu tutaj już wszelkie, powiedzmy, problemy Trojana AIDS zostały załatane. A więc od 1996 roku praktycznie rzecz biorąc każdy jeden ransomware, który się pojawia, wykorzystuje ten szyfr hybrydowy. Dlaczego? Ponieważ szyfrowanie symetryczne z kolei jest zdecydowanie szybszym od szyfrowania asymetrycznego, zatem możemy wygenerować klucz symetryczny na danym urządzeniu, zaszyfrować wszystkie dane tym kluczem, na końcu zaszyfrować taki klucz i mamy pewność, że już nikt tego nie będzie mógł
odszyfrować. Co prawda w tamtych czasach jeszcze te algorytmy, przynajmniej algorytm TA, nie był na tyle skomplikowanym algorytmem, żeby był algorytmem niemożliwym do złamania, jeśli się nie mylę. To oczywiście były niejednokrotnie podejmowane próby jego łamania, czego już dla AES-a na przykład się nie udało. Idąc dalej, od 2005 roku przestępcy zaczęli używać znacznie silniejszych kluczy RSA, czyli zwiększyli znacząco ich długość, tym samym wręcz uniemożliwiając tak naprawdę ich złamanie, czy też nawet próby jakiegokolwiek brute force'a, ponieważ tak długie klucze, jakie zaczęły być wykorzystywane, często też sprawiają, że metody siłowego łamania tych kluczy są wręcz nieopłacalne. No i 2013 rok przyniósł nam ransomware o nazwie CryptoLocker, który początkowo w ogóle był synonimem dla nazwy ransomware. Często spotykało się, że użytkownicy, mając na myśli jakiekolwiek rozwiązanie ransomware, mówili po prostu, że to jest CryptoLocker. CryptoLocker, co ciekawe, jako pierwszy wykorzystywał bitcoiny do pobierania okupów. W związku z tym możemy powiedzieć, że to tak naprawdę za jego sprawą ransomware zaczął tak intensywnie i masowo się rozwijać, ponieważ tutaj właśnie pojawiła się metoda tego anonimowego pobierania wszelkich okupów. On był aktywny od września 2013 roku do maja 2014 roku, a w okresie od września do grudnia 2013 badacze śledzili adresy portfeli Bitcoin, które były podawane dla celów pobierania okupów z oprogramowania CryptoLocker, i w tak krótkim okresie czasu zaobserwowali ruch na tych portfelach w wysokości 27 milionów dolarów. No to skoro już sobie opowiedzieliśmy troszeczkę o historii ransomware, to wróćmy do czasów dzisiejszych i porozmawiajmy o tym, jak dzisiaj wygląda taki ransomware, czego możemy się spodziewać, czy też czego powinniśmy się w sumie obawiać. Zacznijmy może od krótkiego i prostego podziału takiego oprogramowania ransomware. W sieci oczywiście możemy znaleźć wiele różnych podziałów. My zdecydowaliśmy się na ten, który dzieli ransomware ze względu na sposób ograniczania dostępu do danych. Oczywiście musimy pamiętać też, że stale pojawiają się nowe odmiany rozwiązania ransomware. Często też są one po prostu łączone pomiędzy różnymi grupami, różnymi rodzajami, które tutaj widzimy. Pierwszy taki rodzaj ransomware, o którym możemy powiedzieć, to jest ransomware typu Locker, i ten blokuje nam dostęp do systemu i z reguły wyświetla jedynie wiadomość, podszywając się pod policję bądź inne służby, z żądaniem uiszczenia opłaty. Przykładem takiego ransomware może być Reveton. Locker ransomware zwane są również screen lockerami i zasadniczo są one najprostsze w pozbyciu się ich bez jednoczesnego płacenia okupu. Tutaj może Państwo będą pamiętać, swojego czasu przez nasz kraj przelała się fala ataków, gdzie na komputerze użytkownika był wyświetlany komunikat w postaci tapety zazwyczaj, że jego komputer został zablokowany przez policję bądź w innej wersji przez prezydenta. Ja do dzisiaj pamiętam, że w tamtym czasie paru moich kolegów złapało tego ransomware'a i tak naprawdę wystarczyła drobna edycja wpisów w rejestrze, żeby tego problemu się pozbyć. Idąc dalej mamy krypto ransomware, czyli chyba ten najpopularniejszy rodzaj ransomware, który ogranicza dostęp do danych użytkownika poprzez ich zaszyfrowanie. Oczywiście wymaga okupu w celu uzyskania klucza, który pozwoli na odszyfrowanie tych danych. Ja tutaj od razu zaznaczę również, że płatność okupu nie zawsze daje nam 100% gwarancję odzyskania danych, o czym jeszcze dzisiaj też wspomnę, już na troszeczkę bardziej żywym przykładzie. Jeżeli chodzi o krypto ransomware, jest to oczywiście, jak wspomniałem, najpopularniejszy rodzaj ransomware'a, ale oprócz ransomware'ów, które szyfrują pojedyncze pliki, pojedyncze zasoby, są również takie odmiany, które mogą nam zaszyfrować całe dyski twarde, bądź też na przykład całe tablice dysków, co uniemożliwi nam praktycznie rzecz biorąc dostęp do wszelkich danych, które tam się znajdują, usług, aplikacji i wręcz wszystkiego.
Kolejny rodzaj ransomware, który coraz częściej się pojawia i którego coraz bardziej powinniśmy się obawiać, to są ransomware'y typu Leakware, których głównym zadaniem tak naprawdę jest kradzież naszych danych. One bardzo często też są łączone z kryptoransomware'em, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy nasze środowisko informatyczne zostaje zaatakowane przez ransomware, to coraz częściej dane najpierw są kradzione, nie wszystkie, wystarczy część danych, a reszta jest szyfrowana. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tym przypadku przestępcy mają dodatkowe pole nacisku na ofiarę do tego, aby zapłaciła okup, ponieważ mogą grozić również opublikowaniem danych, które zostały przez nich wykradzione. Co w zestawieniu z chociażby karami, jakie dane przedsiębiorstwa na przykład może ponieść w wyniku RODO, może być zachęcającym argumentem dla poszczególnych przedsiębiorstw do tego, żeby jednak tę okupę płacić. Oczywiście ja do tego zachęcać nie będę, a wręcz bym odradzał płacenie okupów. No i na końcu mamy jeszcze ransomware mobilne, czyli rozwiązania, które szyfrują nam dane na urządzeniach mobilnych. No i mamy tutaj kilka popularnych przykładów oprogramowania ransomware, kilka takich w miarę też aktualnych, które niemal na bieżąco nam szyfrują dane cały czas, które na bieżąco są aktywne. Tutaj przede wszystkim trzeba wymienić CryptoLocker, ale ten wydaje mi się, że będzie się pojawiał nawet na wszystkich listach, które będą nam wymieniać poszczególne ransomware, ponieważ to właśnie za jego sprawą w 2013 roku, jak już zresztą zdążyłem Państwu wspomnieć, zrobiło się głośno o oprogramowaniu szyfrującym, pomimo tego, że cały botnet działał bardzo krótko i został odłączony w maju 2014 roku. W pewnym sensie CryptoLocker stał się synonimem dla słowa ransomware. Tak naprawdę to on jako pierwszy najpierw generował klucze symetryczne na urządzeniach, żeby zaszyfrować wszystkie pliki i dopiero później, wykorzystując kryptografię asymetryczną, szyfrował sam klucz, doklejał go do pliku, więc tak naprawdę każdy plik był zaszyfrowany innym kluczem szyfrującym. To z kolei utrudniało w znaczący sposób możliwości łamania czy też odszyfrowywania jakiegokolwiek tych danych bez zapłacenia okupu czy też bez wykorzystywania jakichś deszyfratorów. W przypadku CryptoLockera atakowane było około 70 popularnych typów plików, 70 popularnych rozszerzeń, bo to, o czym warto wspomnieć i to, co istotne, ransomware zazwyczaj nie szyfruje nam wszystkich plików na dysku twardym, które tam się znajdują, ponieważ z punktu widzenia przestępców byłoby to nieopłacalne. Taki proces trwałby bardzo długo, mogliby zaszyfrować dane, które uniemożliwiłyby nam uruchomienie systemu operacyjnego, a w przypadku ransomware'a, jeżeli nie uruchomimy systemu operacyjnego, no to niestety nigdzie też nie dostaniemy komunikatu o konieczności zapłacenia okupu czy adresu portfela Bitcoin. W związku z tym w interesie przestępców nie jest unieruchomienie naszego systemu operacyjnego, a bardziej to, żeby po prostu istotne dla nas dane i dokumenty zostały zaszyfrowane, dlatego zazwyczaj tylko określone rozszerzenia plików są szyfrowane. Dalej, kolejny ransomware, który pojawia nam się na liście, to WannaCry. On dystrybuował się głównie za pośrednictwem niezałatanej luki, niezałatanej podatności w systemie Windows. W 2017 roku zaatakował ponad 125 tysięcy organizacji w ponad 150 krajach. Był to jeden z najszerzej zakrojonych ataków ransomware. Następnie mamy ransomware Petya. Był aktywny w latach 2016 oraz 2017 roku, był znany również jako GoldenEye. Zazwyczaj szyfrował całą tablicę MFT na dysku twardym, tym samym uniemożliwiając dostęp do wszystkich plików, które na dysku się znajdują. Co ciekawe, ransomware GoldenEye zaatakował również elektrownię w Czarnobylu, zmuszając pracowników do ręcznego sprawdzania poziomów promieniowania, ponieważ ich systemy przez pewien czas również były niedostępne. Następny ransomware, który mamy na liście, to Ryuk.
On oprócz tego, że szyfruje dane użytkownika, usuwa również punkty przywracania systemu, a także szyfruje udziały sieciowe. Jego głównym celem są organizacje, które mają bardzo niską tolerancję na downtime, na wszelkie przerwy w funkcjonowaniu. To między innymi będą wszelkie agencje prasowe. Na przykład jedną z ofiar tego ransomware jest gazeta Los Angeles Times. Natomiast co istotne, ten ransomware w przypadku plików o rozmiarze powyżej 54,4 MB nie szyfruje już tych plików w całości, a jedynie ich fragmenty ze względu na przyspieszenie procesu szyfrowania. No i niestety ostatnio okazało się, że rodzi to problem z odszyfrowaniem tych danych. W szyfratorze, który jest udostępniany przez przestępców po zapłaceniu okupu, okazuje się, że te długie pliki są błędnie odszyfrowywane, te duże pliki są w sposób błędny odszyfrowywane, a więc tak jak wspominałem, zapłata okupu nie daje nam gwarancji odzyskania danych i czasami nawet nie jest to celowe działanie przestępców, że chcieli nas oszukać, ale po prostu popełnili błąd w deszyfratorze. Dlatego tutaj jest kolejna rzecz, którą zresztą jeden z użytkowników wspomniał również w komentarzu na naszym profilu LinkedIn, że po takich atakach ransomware, które obejmują już duże ilości danych, kiedy te dane odzyskujemy, to najlepiej odzyskiwać je na zupełnie nowe nośniki, żeby nie nadpisać sobie danych, które są w postaci zaszyfrowane i przechowywane, bo jeżeli tak jak w tym przypadku okaże się, że ten deszyfrator jest uszkodzony, to w dalszym ciągu będziemy posiadali tą zaszyfrowaną formę danych, którą znów będziemy mogli spróbować odszyfrować. Kolejny ransomware, o którym również było głośno, to ransomware Samsung. Ataki z jego wykorzystaniem rozpoczęły się pod koniec 2015 roku, natomiast Samsung jest cały czas aktywny i był on wykorzystany w kilku głośnych atakach. Jednym z takich ataków było na przykład miasto Atlanta. Jest on zazwyczaj dystrybuowany czy też wykorzystywany jako ransomware as a service, czyli tak naprawdę każdy może wynająć przestępców, czy też usługę tego ransomware'a, aby zaatakować wybrany cel. W pierwszej kolejności wtedy są one atakowane przez przestępców, te cele, pod kątem wykrycia wszelkich podatności. Następnie, kiedy przestępcy dostają się już do infrastruktury potencjalnej ofiary, starają się zdobyć wyższe uprawnienia, starają się w sumie zdobyć najwyższe uprawnienia, a kiedy to już zdobędą, rozpoczyna się sam proces szyfrowania danych właśnie z wykorzystaniem Samsama. No i na końcu mamy jeszcze Revil. On został zidentyfikowany w kwietniu 2019 roku, a więc jest całkiem świeżym ransomwarem. Infekuje system na wiele różnych sposobów, w tym również wykorzystując znane podatności. Co ciekawe, usuwa zarówno kopie migawkowe, jak i punkty przywracania systemu Windows, zatrzymuje wszelkie procesy, które mogą stanowić dla niego problem podczas szyfrowania, ale co istotne, dodatkowo może wykradać dane. I to właśnie w przypadku tego ransomware z kolei przestępcy wyraźnie zaznaczają, że jeżeli ofiara nie będzie z nimi współpracować i nie będzie chciała zapłacić okupu, dane zostaną upublicznione. Przyjrzyjmy się teraz wektorom ataku, czyli w jaki sposób możemy zarazić się ransomware, w jaki sposób możemy ransomware wprowadzić tak naprawdę do naszego środowiska IT. I tutaj niestety niepokojący jest fakt, że cały czas najpopularniejszy wektor ataków ransomware to phishing e-mail. Jest bardzo wiele dużych ataków, które znalazły się od odebrania niewłaściwego załącznika. Zresztą jeszcze też dzisiaj opowiem Państwu o przykładzie takiego ataku. Zazwyczaj przebiega to niemal wedle tego samego schematu, czyli przestępca atakujący wysyła do ofiary wiadomość e-mail. Zazwyczaj w tej wiadomości podsyła się pod pewien zaufany podmiot, pod jakąś firmę kurierską, pod może zaufanego klienta, jeżeli na przykład wcześniej udało mu się wykraść jakąś naszą bazę kontaktów. Następnie w tej wiadomości przestępca rzekomo wysyła do swojej ofiary wiadomość e-mail, powiedzmy z fakturą,
która zostanie do niej dołączona. Oczywiście my już w tym momencie wiemy, że ta faktura tak naprawdę nie jest żadnym dokumentem i nie jest fakturą, a zazwyczaj jest jakimś exploitem, który zostaje uruchomiony w momencie próby otwarcia dokumentu. Natomiast sam exploit jeszcze nie będzie nam szyfrował danych. On przede wszystkim może skanować nasz system pod kątem niezałatanych dziur i podatności. On może rozpocząć dopiero pobieranie właściwego malware, który będzie takie skanowanie naszej sieci realizował. Może również skanować naszą sieć pod kątem urządzeń, które się w niej znajdują, tak żeby mieć jak najwięcej informacji, które mogą przyspieszyć i ułatwić cały proces szyfrowania. Dopiero po takim skanowaniu, kiedy uda się zweryfikować wszelkie potrzebne informacje, kiedy również malware zdobędzie niezbędne uprawnienia, oprogramowanie zaczyna szyfrować wszelkie dane. Zazwyczaj najpierw skanuje całą maszynę, jeszcze żeby zlokalizować poszczególne dokumenty, które mają zostać zaszyfrowane, i dopiero wtedy rozpoczyna się właściwy proces szyfrowania. Kiedy on już się zakończy, to na komputerze ofiary wyświetlany jest monitor żądający okupu. I na przykład w 2019 roku, w stosunku do 2017 roku, infekcja ransomware poprzez phishing e-mail wzrosła o 109%. Zatem mimo tego, że my cały czas staramy się edukować użytkowników i zresztą nie tylko my, a cała branża IT stara się jednak uczulać użytkowników na wszelkie podejrzane wiadomości mailowe, to jednak cały czas ten wektor jest wykorzystywany i zresztą jak statystyki pokazują, jest on wykorzystywany coraz częściej i z coraz większym powodzeniem. Oczywiście nie jest to jedyny wektor ataku. Ransomware możemy również się zarazić poprzez niechciane reklamy internetowe, czyli tak zwany advertising. I myślę, że tutaj wielu z Państwa zna te reklamy, które tak naprawdę wyskakują nam jako pop-up na danej stronie internetowej, kiedy powiedzmy chcemy kliknąć w dany link i w rzeczywistości zamiast w link to klikamy w reklamę. Tego typu reklamy też są w stanie przenosić ransomware. Na szczęście dzisiaj już przeglądarki w większości przypadków chronią nas przed tego typu atakami, z reguły wyświetlając nam ostrzeżenie o tym, że plik, który pobieramy, jest zagrożony, pochodzi z niezaufanego źródła, albo w ogóle uniemożliwiają nam pobranie takiego pliku. Również poprzez niebezpieczne strony www możemy zarazić się ransomware, czasami nawet na stronach, których potencjalnie powinniśmy ufać. Są zabierane próbki ransomware, którymi również możemy się zarazić. Wszelkiego rodzaju clickbaity, czyli tak naprawdę linki, które nam podsyłają inni użytkownicy, czy też osoby, które podsyłają się pod naszych znajomych, powiedzmy na różnego rodzaju portalach społecznościowych, to oczywiście będą również wszelkiego rodzaju pobrane pliki z sieci, przede wszystkim te pliki z niezaufanych źródeł, czy też poprzez urządzenia pamięci masowej. Tutaj jeszcze jako wektor ataku też koniecznie powinien być wymienione wszelkiego rodzaju podatności w systemach operacyjnych i innych oprogramowaniach, z których na co dzień korzystamy. Dlatego tak ważne jest, żeby wszelkiego rodzaju oprogramowanie aktualizować. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda w ogóle ransomware w liczbach. Wiemy, że aż 79% przedsiębiorstw sektora małych i średnich firm odnotowało atak ransomware na swoich klientów. Na przestrzeni ostatnich 2 lat, jeżeli porównamy to do wirusów, to będzie to jedynie 63%, a więc wychodzi na to, że jesteśmy znacznie częściej infekowani przez ransomware niż przez zwykłe wirusy, które nie będą nam szyfrować naszych danych, które nie będą nam również tych danych wykradać. Tutaj też warto zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie ataki są zgłaszane, a nawet śmiało powiedziałbym, że większość ataków nie jest raczej zgłaszana i użytkownicy starają się radzić sobie z nimi na własną rękę. 851 milionów infekcji ransomware zostało wykrytych w całym zeszłym roku. Jest to tak ogromna liczba infekcji, która pokazuje tylko i wyłącznie, że to zagrożenie jest tak naprawdę na tobie, jest w czołówce zagrożeń, przed którymi powinniśmy chronić nasze systemy.
No i to, co mówiłem, czyli jedynie około 24% ataków ransomware jest zgłaszanych przez ofiary. Jeżeli zestawimy to z tą pierwszą statystyką, którą widzieliśmy, i z tą ogromną liczbą ataków, które zostały wykryte w zeszłym roku, to pokazuje tylko i wyłącznie, jak ogromna jest skala zagrożenia. Kiedy już ransomware dotknie naszego przedsiębiorstwa, to potrzebujemy czasu, aby odzyskać dostęp do tych danych i z kolejnej statystyki wiemy, że 34% przedsiębiorstw, które zostały zaatakowane, potrzebowało ponad tygodnia, by odzyskać dostęp do tych danych. Skoro 24, pan Karol, tutaj słuszna uwaga i słuszne pytanie od pana Karola, skoro 24% przypadków jest zgłaszanych, to skąd wiadomo, że 78% firm padło ofiarą ataków? Z ankiet, które były wysyłane do tych firm, akurat tu są różne źródła informacji, które mogą pokrywać również różne grupy odbiorców. Chciałem zauważyć, że te 24%, o które pan Karol mówi, to tyczy się wszystkich ofiar. To mówimy zarówno o użytkownikach prywatnych, o wszelkiego rodzaju firmach z każdego sektoru, natomiast 78% firm tyczyło się tylko i wyłącznie sektoru małych i średnich przedsiębiorstw. No i jeżeli chodzi o ataki ransomware, to musimy o tym pamiętać, że one stają się coraz bardziej ukierunkowane na cel. Czyli dzisiaj tak naprawdę ataki ransomware nie atakują losowo wybranych podmiotów, a jeżeli tak się dzieje, to z reguły dzieje się to przypadkiem bądź w wyniku po prostu jakiegoś badania danej infrastruktury czy też danego środowiska. Najczęściej jednak uderzają one w określone segmenty rynku bądź nawet w określone firmy, bo i o takich atakach wiemy. Zresztą jeden z takich ataków też dzisiaj Państwu postaram się troszeczkę przybliżyć. 24% ataków ransomware jest skierowanych w służbę zdrowia, czyli w te wszelkie krytyczne systemy przechowujące dane wrażliwe. 7% jest to sektor finansowy, 6% z kolei to jest budownictwo, ubezpieczenia, energia i przemysł. Tak naprawdę te wszystkie topowe tutaj sektory, które mamy wymienione, dla nich bardzo istotne jest zachowanie ciągłości działania, a więc są to również sektory, które według przestępców mają największą szansę na to, że będą płacić okup. No a kiedy rozmawiamy jeszcze o ransomware i rozmawiamy już o kwotach, warto również tutaj wspomnieć o tym prostym równaniu, które warto zapamiętać, a mianowicie $1, który wydamy na plan przywracania po awarii, skutkuje nam aż $4 oszczędności pod względem kosztów reakcji oraz odtwarzania. Tak więc inwestycja w oprogramowanie, które umożliwi nam zachowanie ciągłości biznesowej, to właśnie jest nie koszt, a inwestycja, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek awarii pomoże nam to uchronić nas przed naprawdę dużymi wydatkami. I na przykład miasto Atlanta w 2018 roku, a dokładniej rzecz biorąc 22 marca 2018 roku, zostało zaatakowane przez ransomware Samsa. Początkowo okup wynosił $51 000. Totalny paraliż wszelkich urzędów miasta Atlanty trwał przez 5 dni. Dopiero 6 czerwca, miasto Atlanta bardzo szybko podjęło wszelkie działania prowadzące do odzyskania danych. Początkowo szacowano, że koszt odzyskania danych będzie oscylował w granicy 2,3 do 2,6 miliona dolarów. Natomiast już 6 czerwca miasto Atlanta wnioskowało o dodatkowe 9,5 miliona dolarów, które będzie im potrzebne na odzyskanie danych. Co więcej, jak wiemy, w miastach, w instytucjach publicznych niektóre systemy są ze sobą połączone, a więc ten atak dotyczył nie tylko i wyłącznie systemów informatycznych samego miasta Atlanta, ale również dotknął on łącznie około 6 milionów osób. To nie byli tylko urzędnicy, to byli zwykli obywatele, to były systemy policji, to było również oprogramowanie wykorzystywane przez sądy. Natomiast w styczniu
tego samego roku, czyli 2 miesiące przed atakiem, w mieście Atlanta został przeprowadzony audyt, który wykazał ponad 2000 różnych podatności w systemach samorządu. Finalna kwota, która została poniesiona przez miasto Atlanta, do tej pory nie została oficjalnie podana, natomiast szacuje się, że jest to już ponad 17 milionów dolarów. Czyli tak ogromne pieniądze musiały zostać poświęcone na to, żeby odzyskać dane w wyniku, żeby odzyskać dane po ataku ransomware, a nie w wyniku. Kolejny atak, który jest zresztą bardzo ciekawym atakiem, to jest atak, który został przeprowadzony w marcu tego roku na firmę Norsk Hydro. Dlaczego jest on bardzo ciekawy? Ponieważ wydaje mi się, że jest to jeden z najlepiej udokumentowanych ataków ransomware. Przede wszystkim tutaj warto nadmienić, warto zauważyć, że firma Norsk Hydro postępowała w sposób bardzo transparentny, jeżeli chodzi o ten atak ransomware, i na bieżąco informowała opinię publiczną, w jaki sposób radzi sobie z tym ransomware i jaki jest postęp prac po ich stronie, dzięki czemu dzisiaj mamy świetne studium przypadku. Te informacje oczywiście są publicznie dostępne. Wiele innych firm również wykorzystywało dane, które otrzymali od Norsk Hydro, tak więc również bardzo dobre studium przypadku tego ataku zostało opisane przez Microsoft, ponieważ oni z kolei współpracowali z Norsk Hydro nad cofnięciem skutków ataku. Norsk Hydro właściwie zostało zaatakowane przez ransomware o nazwie LockerCoca i uderzył on aż w 40 krajów, ponieważ w tych krajach, w takiej liczbie krajów operuje Norsk Hydro, a więc możemy powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc każda jednostka podległa Norsk Hydro została zaatakowana. Atak dotknął aż 35 tysięcy pracowników. Łączny koszt, jaki firma Norsk Hydro poniosła w wyniku tego ataku, to około 71 milionów dolarów. Zatem jest to koszt nieporównywalnie większy do kosztu, który poniosło miasto Atlanta, a tamten już zdawał się być ogromnym. A co ciekawe, w jaki sposób rozpoczął się atak na Norsk Hydro? No właśnie ten z wyniku najpopularniejszego wektora ataku, czyli od phishingu e-mail. A dokładniej rzecz biorąc, od jednego pracownika, który otworzył zainfekowany załącznik wysłany w wiadomości przez zaufanego klienta. Dlatego tak ważną i tak szczególną uwagę powinniśmy zwracać na wszelkie wiadomości mailowe, na wszelkie załączniki przede wszystkim, które otrzymujemy w tych wiadomościach i które otwieramy na naszych urządzeniach. I ostatni taki przykład ataku, o którym możemy wspomnieć, co więcej, to już jest taki atak bardzo na czasie. Mówimy tutaj o Kościerzynie. 28 listopada padli oni ofiarą ataku ransomware, ale jest to tak naprawdę przykład, w którym udało się odzyskać dane bez konieczności zapłacenia okupu. Dane wszelkie, które zostały zaszyfrowane, następnie zostały odszyfrowane. Kościerzyna współpracowała zarówno z NASK, jak i również ze specjalistami z firmy Kaspersky, i to właśnie ci drudzy dostarczyli rozwiązanie, które pozwoliło na odszyfrowanie danych. Wykryli oni, stosując reverse engineering, że w oprogramowaniu szyfrującym był pewien błąd, który umożliwiał, ułatwiał odszyfrowanie właśnie tych wszystkich danych. Jeżeli tymi przypadkami, o których tutaj wspomnieliśmy, są Państwo zainteresowani jakoś szerzej, to oczywiście gorąco zachęcam do poszukania w sieci informacji na ich temat, ponieważ są one ogólnodostępne. W szczególności polecam się właśnie przyjrzeć atakowi na firmę Norsk Hydro. A co do tematu Kościerzyny, to jeszcze chcę tylko wspomnieć, że jak sami Państwo widzą, zazwyczaj jednak nie udaje się odszyfrować tych danych i w tym przypadku niestety, znaczy i w tym przypadku, i w takich przypadkach, gdzie nie udaje się odzyskać tych danych, musimy radzić sobie w inny sposób. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, żeby chronić się przed atakami ransomware. W jaki sposób?
Tutaj na pierwszym miejscu z tych wszystkich punktów, które widzimy na tym slajdzie, wysunąłbym szkolenia pracowników, ponieważ to człowiek zazwyczaj jest najsłabszym punktem w całym naszym środowisku informatycznym, w całej naszej infrastrukturze, a jak już wiemy, najczęstszym wektorem ataków jest phishing e-mail. Dlatego szkolmy naszych pracowników, naszych współpracowników, uczulajmy ich na podejrzane załączniki, czy w ogóle na załączniki, które otrzymują w wiadomościach mailowych. Następnie bardzo istotna jest również aktualizacja systemu operacyjnego, jak i oprogramowania. Ransomware bardzo często wykorzystuje wszelkie niezałatane luki i podatności w systemach oraz aplikacjach. W związku z tym producenci właśnie za sprawą aktualizacji mają szansę łatać nam tego typu luki, dlatego też my powinniśmy regularnie aktualizować nasze systemy. Dalej mówimy również o ochronie behawioralnej, która będzie monitorowała całe nasze środowisko IT i która będzie w stanie na przykład podjąć odpowiednie działania, kiedy wykryje dużą ilość czy też w ogóle występujące procesy szyfrowania bądź procesy szyfrowania, które obejmują dużą ilość danych. Oczywiście nie bez znaczenia będzie tutaj również oprogramowanie antywirusowe, ale istotniejsze od niego będą oprogramowania UT, będą rozwiązania ochrony brzegowej sieci. No a kiedy już ransomware nas zaatakuje, to co zrobić? Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że z każdym dniem liczba oprogramowania ransomware rośnie i stale ewoluuje. A więc nawet jeśli dzisiaj posiadacie ochronę, która daje wam 100% bezpieczeństwa przed atakami, to jutro już niekoniecznie ta ochrona musi być tak skuteczna. Dlatego właśnie tak istotne jest również zabezpieczenie się na wypadek, gdyby jednak doszło do takiego ataku. No i tutaj nic nie uchroni nas lepiej, jak backup czy też kopie migawkowe, no ale przede wszystkim skupmy się jednak na tym backupie danych, ponieważ kiedy nasze dane, kiedy nasze systemy zostaną zaszyfrowane, zainfekowane, to właśnie backup może zapewnić nam najszybszy dostęp zarówno do danych, jak i również do usług, które były świadczone przez te systemy. Możemy również próbować się chronić poprzez punkty przywracania systemu, ale o czym już zdążyłem wspomnieć, część oprogramowania ransomware, czy też niektóre z typów, rodzajów ransomware, jakie znamy, potrafią również usuwać te punkty przywracania systemu, więc taka ochrona na nic nam się nie zda. A jeżeli już jakieś urządzenie zostanie zaatakowane, natychmiast odłączmy je od sieci, żeby zatrzymać dalszą propagację tego złośliwego oprogramowania. Tutaj jeszcze jedną radę mogę dodać, a mianowicie w przypadku, kiedy już zostaniemy zaatakowani, kiedy nasze dane zostaną zaszyfrowane, a my nie będziemy mieć backupu i będziemy rozważyć zapłacenie okupu, to w przypadku niektórych rozwiązań ransomware pomaga cofanie czasu w biosie systemu do 72 godzin, ponieważ zazwyczaj mniej więcej po tym czasie, czyli po upłynięciu 3 dób od zaszyfrowania, okupy jeszcze wzrastają. No i przejdziemy teraz już do dema na żywo. W czasie tego demo postaram się Państwu zademonstrować, w jaki sposób w ogóle działa oprogramowanie ransomware, a zarazem również w jaki sposób oprogramowanie do backupu może nas uchronić przed jego zgubnymi skutkami. A więc mamy tutaj już jakąś testową maszynę, którą będziemy najpierw zabezpieczać, a później którą będziemy szyfrować z wykorzystaniem ransomware. Mamy tutaj również naszą konsolę do zdalnego i centralnego zarządzania. To jest główne narzędzie dla naszych administratorów i dzięki tej aplikacji, którą tu Państwo widzą, czyli Management Center, administrator z poziomu jednego komputera może zarówno definiować polityki backupów dla poszczególnych urządzeń, czy nawet zdalnie odtwarzać dane. My zacznijmy od zdefiniowania polityk backupów. Jeżeli chodzi o zasoby, które będziemy zabezpieczać, to ja od razu Państwu pokażę. Tutaj mamy w katalogu użytkownika, mamy katalog dokumenty oraz katalog grafiki i to są dla nas istotne zasoby na tej maszynie, które chcielibyśmy zabezpieczyć. Wracamy teraz do naszej maszynki fizycznej. Mamy naszą konsolę Management Center, no i przechodzimy do zdefiniowania backupu
dokumentów i grafiki. Każdy projekt backupu w naszym systemie musi być opisany unikatową nazwą w skali urządzenia i następnie wskazujemy, które zasoby chcemy zabezpieczać. To możemy zrobić na trzy sposoby. Mógłbym wprowadzić tę ścieżkę ręcznie, ale szczerze mówiąc ja tej ścieżki nie zapamiętałem, więc mogę podłączyć się zdalnie do maszyny, na której pracuję, nasza aplikacja, i już bezpośrednio wskazać konkretne katalogi, a mówimy tutaj o katalogu dokumentów i o katalogu grafik. Następnie określamy jeszcze harmonogram definiujący częstotliwość automatycznego wykonywania naszej kopii zapasowej. Tutaj przede wszystkim musimy uwzględnić tak naprawdę to, z jakiego okresu będziemy mogli utracić swoje dane, czyli tak naprawdę jest to parametr RPO. Następnie ja na przykład powiem, że moje ostatnie dwie godziny pracy na tych dokumentach będę w stanie odtworzyć ponownie, bądź nie będzie to jakoś istotna strata. Zatem będę realizował taką kopię co dwie godziny. Następnie mamy filtry. Tutaj możemy włączać bądź wykluczać specyficzne dane z naszego backupu, podając ich nazwę, ścieżkę czy też samo rozszerzenie, albo możemy pomijać dane wedle czasu ich modyfikacji bądź rozmiaru. Dodatkowo mamy opcje zaawansowane, gdzie na przykład możemy określić, ile wersji dla pojedynczego zasobu chcemy przechowywać, bądź jak długo te wersje mają być przechowywane, niezależnie od częstotliwości wykonywania naszej kopii. A co istotne, każda kopia przez nas jest również szyfrowana oraz kompresowana jeszcze na maszynie źródłowej, zanim dalej zostanie przesłana w postaci backupu. Zatem te dwa mechanizmy również możemy wyłączyć. Dalej, drugi typ projektu jeszcze, który powinniśmy zdefiniować dla tej maszyny, to obraz dysku twardego. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu backupowi z kolei będę w stanie zabezpieczyć cały swój system operacyjny, wszystkie usługi i aplikacje, które tam pracują, więc w razie jakiejkolwiek awarii będę mógł niemal natychmiast odzyskać dostęp do tych zasobów, a co więcej, będę mógł uruchomić mój komputer jako maszynę wirtualną bezpośrednio na serwerze backupu, niemal natychmiast w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, co zresztą jeszcze Państwu też zaprezentuję. Taki backup obrazu dysku jest realizowany przez nas na poziomie bloków, z tym, że bloki, które oznaczone w systemie plików są jako puste, również przez naszą aplikację są pomijane. Dodatkowo może on zawierać też pewne informacje na temat struktury naszego dysku twardego, na temat jego sektorów rozruchowych, systemu operacyjnego, czy nawet sterowników, które wewnątrz systemu operacyjnego są zainstalowane, i tu mówimy o backupie typu bare metal, bądź drugi typ backupu, który mamy, to backup pojedynczych partycji. Ten pozwoli nam na zabezpieczenie wszelkich danych, które znajdują się na takich partycjach, na wszelkich partycjach dyskowych, które mamy w naszym systemie dostępne. Natomiast z racji tej, że nie zawiera tych szczegółowych informacji o naszym dysku twardym, nie będziemy mogli tego backupu partycji wykorzystać chociażby do utworzenia maszyny wirtualnej, czy do odtworzenia takiego obrazu dysku na sprzęcie zupełnie innym niż nasza maszyna źródłowa. Ja wybieram backup typu bare metal. Następnie w celu skonfigurowania zaznaczamy tylko dysk twardy, który chcemy zabezpieczyć. Możemy wykluczać poszczególne partycje, jeżeli nie mamy konieczności ich backupu. Wprowadzamy nazwę, a nazwę mój backup jako system i usługi. I następnie jeszcze definiujemy harmonogram, który określi nam częstotliwość wykonywania backupu obrazu dysku. Ja chciałbym robić ten backup tylko i wyłącznie raz w tygodniu, co niedzielę. Częściej nie mam potrzeby, ponieważ tak naprawdę wszelkie istotne dane zabezpieczam już backupem danych lokalnych, więc obraz dysku powinien być wykonywany, kiedy dokonuję jakichś modyfikacji w systemie operacyjnym, czy w usługach, bądź aplikacjach, które są tam zainstalowane. I tak prezentuje się lista projektów backupu, które mamy zdefiniowane dla tej maszyny, więc teraz uruchommy backup dokumenty i grafiki. W dowolnym momencie również możemy weryfikować postęp wykonywania naszej kopii zapasowej, tak więc na bieżąco widzimy, jakie dane są przesyłane. No i tutaj już widzimy, że nasza kopia się wykonała. Możemy ją uruchomić jeszcze raz na przykład, żeby powiedzmy druga wersja dokumentów się utworzyła. No nic nie przesłaliśmy, bo nic się nie zmieniło. To wracajmy teraz do naszej maszyny wirtualnej.
na której pracujemy. No i załóżmy, że jakiś niefrasobliwy pracownik pobrał nam jakąś fakturę VAT od użytkownika. My oczywiście tutaj widzimy, że to jest skrót do pliku, ponieważ w ten sposób przygotowaliśmy tego ransomware'a i nie chcieliśmy go za bardzo ukrywać, do tego stopnia nawet, że w tle pojawia nam się okno, które pokazuje, że w tej chwili właśnie dopiero ransomware się pobrał na naszą maszynę i za moment on rozpocznie swoje działanie szyfrowania. Zazwyczaj jednak na komputerze użytkownika nie widzimy w ogóle, że ransomware rozpoczął swoje działanie i wszystko będzie działo się w tle niemal natychmiast. Tak jak tutaj już Państwo widzą, wszelkie moje pliki zostały zaszyfrowane, więc mają one rozszerzenie encrypted, mają one zmienione nazwy, podobnie jak w katalogu grafiki. Co więcej, na moim pulpicie pojawiły się dwa pliki, read to decrypt i files encrypted. Standardowo zazwyczaj ransomware ustawia tapetę dla użytkownika. W naszym przypadku tak się nie dzieje, ponieważ to jest ransomware, który został spreparowany przez nas na potrzeby realizowanych przez nas webinarów i bardziej chcemy po prostu Państwu nim obrazować zasady działania samego ransomware, niż robić ransomware, który rzeczywiście będzie takim w 100% funkcjonalny. No i tutaj widzimy, mamy listę wszelkich danych, które zostały zeszyfrowane. Co ciekawe, mogą Państwo zauważyć, że to nie są wszystkie dane, które wszystkie pliki, które się znajdują na tej maszynie, a przede wszystkim pliki o określonych rozszerzeniach. No i załóżmy, że taki ransomware wyszyfrował naszą maszynę, tak jak tutaj się stało. I tutaj świetna rzecz i pytanie też, które zadał pan Mariusz, a mianowicie pan Mariusz poprosił, żebym wykonał backup i ja też chcę to zrobić. Ba, ja nawet ten backup uruchomię kilkukrotnie. Proszę bardzo, widzimy nawet, że ten backup objął nasze dane, które znalazły się w ransomware, to znaczy, które zostały zaszyfrowane. Ja uruchomię ten backup jeszcze raz i mogę go uruchomić jeszcze kilka razy, tak żeby spróbować ponadpisywać jakieś tam wersje, które były potworzone. No okej, parokrotnie wykonaliśmy już taki nasz backup. No i teraz, kiedy przejdziemy sobie do przywracania naszej maszyny, no to mamy nasz obraz dysku, który już dużo, dużo wcześniej został przeze mnie wykonany, ale jeżeli przyjrzymy się naszym dokumentom, które są przesłane, to co się stało? Przechowujemy dokumenty w postaci oryginalnej, niezaszyfrowanej i te same dokumenty mamy przechowane w postaci zaszyfrowanej, czyli z tym rozszerzeniem encrypted. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasz system, każdy plik, który ma zmienioną nazwę bądź zmienione rozszerzenie, traktuje jako zupełnie nowy plik, więc nie jest tworzona dla niego oddzielna wersja, tylko są po prostu dosyłane. Tym samym jesteśmy w stanie trzymać pliki w postaci zaszyfrowanej i niezaszyfrowanej na tej samej maszynie, więc nawet jeżeli jakiś ransomware nie będzie nam zmieniał rozszerzenia, a zmieni nazwę, to już tutaj będziemy mieli to rozróżnione nawet na liście naszych danych. Gdyby taki ransomware nic nie zmienił, to wtedy utworzy nam się kolejna wersja naszego pliku i dzięki tym mechanizmom wersjonowania również bez problemu będziecie w stanie powrócić do poprzedniej wersji swoich dokumentów. A jak najwygodniej to zrobić? Wybierzmy sobie projekt dokumenty i grafiki, czyli projekt backupu, który przed chwilą wysłaliśmy. Następnie wybieramy filtr pobierz wersję plików wysłanych, i tutaj już widzimy, że mamy akurat wszystkie, ale jeżeli wybierzemy wysyłkę z godziny 10.12, czyli nasze pierwsze wykonanie tego projektu, to już będziemy widzieć dane w postaci oryginalnej, w postaci odszyfrowanej. Nie wystarczy, że zaznaczymy dany katalog, klikniemy pobierz i w pierwszej kolejności musimy określić, gdzie chcemy pobrać te dane. Możemy je pobrać na mój komputer albo na dowolne urządzenie użytkownika, na dowolne urządzenie, które jest podłączone do konta tego użytkownika, również na tę samą maszynę, z której te dane wysłaliśmy.
ale w tej chwili oczywiście będzie to nonsensem, ponieważ tam nadal może działać ten ransomware, więc jeżeli odzyskam te dane na tamtą maszynę, to one znów mogą zostać zaszyfrowane. Ja przywrócę te dane bezpośrednio na swój pulpit, więc klikamy przycisk OK. Rozpoczyna się proces odtwarzania danych, który jest procesem odwrotnym do procesu backupu i już Państwu pokazuję bezpośrednio z mojego pulpitu te wszystkie dane. Więc mamy pulpit, katalog restored data, C, users, użytkownik, zapro presentations, documents, i nasze wszystkie dokumenty w oryginalnej, niezaszyfrowanej postaci, a więc już od razu mogę uzyskać do nich dostęp. Dobra. A co z dostępem do wszelkich usług, które tam się znajdują? Załóżmy, że na tej maszynie wirtualnej pracuje jakaś baza danych, bo w ogóle to nie jest nasza stacja robocza, tylko jakiś system serwerowy, powiedzmy. Co wtedy? No i tu z pomocą przychodzi nasz backup obrazu dysku i funkcjonalność Smart Virtual Recovery. O, mamy jakąś maszynkę, to ja ją w ogóle usunę. I dzięki funkcjonalności Smart Virtual Recovery mamy możliwość uruchamiania backupu obrazu dysku wykonanego z dowolnej maszyny bezpośrednio na naszym serwerze backupu. A więc nie musimy znajdować innej maszyny, żebyśmy odzyskali taki obraz, nie musimy konfigurować żadnej dodatkowej wirtualizacji. Wszystko jesteśmy w stanie wyklikać bezpośrednio z naszej konsoli. Taką maszynę wirtualną możemy przygotować w dwojaki sposób. Albo możemy przygotować ją na bazie wykonanego wcześniej przez nas projektu, gdzie wskazujemy użytkownika oraz urządzenie, z którego wykonaliśmy ten backup obrazu dysku. Następnie jeszcze nazwę projektu, w ramach której taki obraz został wykonany. I na końcu musimy wskazać folder docelowy, czyli katalog, do którego ten obraz zostanie zapisany w postaci niezaszyfrowanej, nieskompresowanej, czyli w taki sposób, który umożliwi nam jego wirtualizację. Ale ten proces przygotowywania możemy zautomatyzować, ponieważ wiemy, że on może zająć trochę czasu w zależności od parametrów i obciążenia serwera backupu, w zależności od rozmiaru takiego obrazu dysku. Dlatego możemy ten proces automatyzować tak, żeby wedle określonego przez nas harmonogramu taki obraz był przygotowywany. To co prawda będzie rodzić nam pewną nadmiarowość danych, ale uważam to za niską cenę, jak na możliwość zachowania niemal natychmiastowo ciągłości biznesowej, i kiedy mamy w ten sposób przygotowany obraz, to po prostu wybieramy konkretny obraz z listy. W drugim kroku definiujemy sobie nazwę naszej maszyny, określamy tylko jeszcze jej parametry, jak ilość rdzeni, rozmiar przypisanej pamięci RAM, i na końcu wybieramy jeszcze rodzaj interfejsu sieciowego pomiędzy NAT-em, siecią mostkowaną bądź całkowitym brakiem. Klikamy przycisk utwórz, nasza maszyna już jest zatrzymana, a więc ja ją od razu mogę uruchomić i za kilka chwil będę mógł się do niej podłączyć wbudowanym w nasze rozwiązanie klientem VNC. Gdyby okazało się, że parametry maszyny wirtualnej, które ja przed chwilą konfigurowałem, są dla nas niewystarczające, bo na przykład potrzebujemy jeszcze podłączyć dodatkowy obraz dysku do takiej maszyny wirtualnej, drugi interfejs sieciowy, czy nawet ukryć sygnatury wirtualizatora przed systemem operacyjnym maszyny wirtualnej, to mamy możliwość eksportu tej maszyny w przypadku rozwiązania Zopro CleanUp Appliance, na którym dzisiaj pracujemy. Możemy taką maszynę wyeksportować do rozwiązania CleanUp Virtualization Station. W przypadku rozwiązania Backup and Restore taki eksport realizowany byłby do aplikacji VirtualBox. No i na koniec jeszcze, żeby nie być gołosłownym, podłączę się do tej maszyny wbudowanym klientem VNC. O, zdążyłem przerwać sprawdzanie dysku twardego, tak więc za sekundkę powinien uruchomić nam się system operacyjny dokładnie tej samej maszyny, na której przed chwilą zaszyfrowaliśmy sobie wszystkie dokumenty i grafiki, które się tam znajdowały. Zatem niech nasza maszyna się w międzyczasie uruchamia, a ja przechodzę już powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, a więc do sekcji Q&A, czyli waszych pytań i moich odpowiedzi. W międzyczasie pojawiło się tutaj kilka pytań, czy też informacji z państwa strony w panelu questions. Na to akurat starałem się w miarę bieżąco odpowiadać.
Zatem, jeżeli jeszcze mają Państwo jakiekolwiek pytania, to ja serdecznie zachęcam do ich zadania za pośrednictwem panelu Questions. Na wszelkie pytania od Państwa poczekam jeszcze około 2 minut, a w międzyczasie przełączę się też w stronę maszyny. No i mamy już naszą maszynę, która się kończy uruchamiać. W międzyczasie pojawiło się też pytanie od pana Krzysztofa, czy backupy też mogą zostać zaszyfrowane. Panie Krzysztofie, bardzo dobre pytanie. Wszystko będzie zależało tak naprawdę od tego, w jaki sposób będziemy mieli te backupy skonfigurowane. Czyli tak naprawdę w dużej mierze będzie to zależeć od tego, gdzie one będą właściwie przechowywane albo w jaki sposób będzie do nich możliwy dostęp. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, ja tutaj akurat do tego szyfrowania backupów oczywiście będę odnosił się tylko i wyłącznie w kontekście naszego systemu. Więc przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że komunikacja pomiędzy aplikacjami klienckimi a serwerem backupu realizowana jest za pośrednictwem połączeń HTTPS. Akurat tym protokołem ransomware nie jest w stanie się rozprzestrzeniać, więc na dobrą sprawę, jeżeli nasz serwer backupu nie udostępnia żadnych innych jakby portów, protokołów, po których możemy się do niego dostać, to jest tak naprawdę ryzyko zaszyfrowania backupów zminimalizowane praktycznie do zera. Co więcej, w przypadku rozwiązania Zopro Backup and Restore, kiedy taka komunikacja jest realizowana, to jeżeli chodzi o zapis danych na storage'u, sugerujemy i zalecamy wykorzystywanie udziałów iSCSI podłączonych bezpośrednio do serwera backupu, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie serwer backupu ma dostęp do naszego storage'a, do serwera backupu mamy dostęp po HTTPS-ie i zazwyczaj zostawiamy jeszcze jakieś użytkownicy, zostawiają połączenie RDP, więc tutaj jesteśmy bezpieczni. Jeżeli chodzi o rozwiązanie Zopro Cleanup Appliance, jak najbardziej jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed zaszyfrowaniem backupów. Raz, że możemy skorzystać z budowanej funkcji kopii migawkowych, którą dostarcza nam QNAP, a dwa, dodatkowo jeszcze możemy zdefiniować kopię, zdefiniować lokalizację przechowywania naszych kopii zapasowych tak, by nie była ona folderem współdzielonym na QNAPie, tylko żeby była folderem lokalnym na QNAPie, który będzie dostępny tylko i wyłącznie z poziomu SSH, a więc w tym przypadku mamy też niemal 100% bezpieczeństwa przed zaszyfrowaniem naszych backupów. Na chmurze tutaj nie ma co wspominać, tutaj oczywiście gwarantujemy Państwu również 100% bezpieczeństwa danych przed jakimikolwiek utratami. Czy na zwirtualizowanej maszynie można pracować z oryginalną rozdzielczością ekranu? Panie Jarosławie, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że VNC akurat nie da mi bezpośrednio takiej możliwości pracy z oryginalną rozdzielczością. Spróbujmy może. Szczerze mówiąc, nie testowałem, ale full screen przełącza nam tylko full screen przeglądarki. Tak więc, jeżeli chodzi o pełną rozdzielczość, to najlepiej co robić w takich sytuacjach, no to jak uruchomimy taką maszynę, to z poziomu VNC wystarczy, że skonfigurujemy sobie połączenie pulpitu zdalnego i dalej już będziemy mogli bez problemu pracować z pełną rozdzielczością, korzystając właśnie z usług pulpitu zdalnego. I pan Artur pyta o cenę oprogramowania do backupu, które my dostarczamy. Panie Arturze, tak naprawdę cena tego oprogramowania jest zależna i zarówno od tego, o którym produkcie rozmawiamy, i również od potrzeb użytkownika, ponieważ rozwiązania lokalne są zazwyczaj licencjonowane per maszyna, którą zabezpieczamy. W przypadku chmury z kolei licencjonujemy się per konkretna przestrzeń, którą użytkownik będzie wykorzystywał. W związku z tym ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, ile kosztuje nasze oprogramowanie. I panie Arturze, najlepiej by było, gdyby pan odezwał się bezpośrednio drogą mailową do mnie, czy też do naszego działu sprzedaży pod adresem sales@zopro.com z pytaniem o konkretne produkty, czy też o konkretne potrzeby, a na pewno pomożemy zarówno i z wyceną, i z doborem naszego rozwiązania. Tutaj co więcej, co chciałem wspomnieć jeszcze, gdyby państwo byli
zainteresowani naszymi rozwiązaniami, to oczywiście gorąco zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ staramy się na naszym rynku bardzo blisko pracować z użytkownikami i naszymi partnerami również. W związku z czym i możemy organizować indywidualnie jakieś prezentacje, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak dokładnie nasz system funkcjonuje. I mamy na przykład jeszcze możliwość realizowania nawet zdalnych wdrożeń i oczywiście udostępniamy również licencje testowe. Ok, idziemy dalej. Czy Xopero posiada deduplikację? Jeżeli tak, to czy w ramach zadania, czy całości backupów? Na chwilę obecną w naszym systemie znajdziemy deduplikację na poziomie plików w skali jednego urządzenia. Czyli mówiąc wprost, dwa razy taki sam plik z tego samego urządzenia nie będzie przesłany w ramach backupu, natomiast gdyby ten sam plik był na dwóch różnych urządzeniach, to już będziemy go musieli przesłać ze względu na szyfrowanie, gdyż jego zaszyfrowana postać na storage'u będzie zupełnie inna. Co w przypadku na przykład, co w przypadku komputera pani księgowej, gdy na przykład pracuje, czyli w jednym czasie jest modyfikowane kilka plików. Jeśli robimy kopię partycji, to czy ona w tym samym czasie zrobi migawkę? Okej, pan Mariusz troszeczkę zagmatwał pytanie, ale o ile dobrze rozumiem, to pan Mariusz pyta o to, co w przypadku, gdy ktoś pracuje na pewnych zasobach i w tym samym czasie wykonuje się backup. Odpowiadam, tak naprawdę nic. Wszelkie dane będą oczywiście spójne. Backup będzie realizowany transparentnie dla użytkownika, więc w żaden sposób tutaj użytkownikowi w pracy nie będziemy przeszkadzać, a to za sprawą mechanizmów VSS, czyli właśnie tych wspomnianych już tutaj kopii migawkowych, które są dostępne w systemie Windows, czyli tak naprawdę w chwili, kiedy wyzwalamy backup, w pierwszym kroku tworzymy tą kopię migawkową, czyli ten snapshot VSS, dzięki czemu wszelkie dane na partycjach dyskowych są zamrażane w czasie. A więc mamy pewność, że dane w backupie będą pochodzić dokładnie z tego samego punktu w czasie. Co więcej, jeżeli pracują tam jakiekolwiek aplikacje, które wymagają tak zwanych, znaczy które obsługują tak zwane VSS writery, to te aplikacje również zostaną zobowiązane do zapisania swoich danych bezpośrednio z pamięci na dysk, co z kolei gwarantuje nam spójność tych danych. No i oczywiście dzięki wysyłce danych bezpośrednio ze snapshotu użytkownik cały czas może też pracować na swoich danych. Pan Bogumił pyta o ceny za backup w chmurze. Tak jak mówiłem, najlepiej by było skontaktować się z nami bezpośrednio drogą mailową i ta sama informacja do pana Daniela, który pyta o 80 terabajtów w chmurze. Panie Danielu, prosiłbym o kontakt drogą mailową. Ja jako osoba techniczna tutaj przyznam się państwu szczerze, że nawet za bardzo nie znam naszego cennika. Nie chciałbym teraz tutaj nikogo wprowadzać w błąd, podając jakiekolwiek ceny, dlatego bardzo bym prosił o bezpośredni kontakt z nami, naszymi partnerami, czy też bezpośrednio ze mną. Po przywróceniu kopii migawkowej katalog z magazynem backupu staje się dostępny poprzez protokół SMB. Jak można go potem ukryć? Nie chodzi mi o stworzenie zasobu ukrytego. Panie Jarosławie, ale wydaje mi się, że rozmawiamy tutaj o funkcjonalności dostarczanej przez QNAP-a, czyli pyta pan o migawki, która ma QNAP i to, że QNAP przywraca migawki w postaci katalogów współdzielonych. Ja niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie i to pytanie należałoby zadać jakiemuś przedstawicielowi firmy QNAP najlepiej. Na przykładzie pokazano kopię pełną o 6 w niedzielę. Rozumiem, że jeżeli maszyna użytkownika jest wyłączona, bo jest w domu, to kopia się nie wykona. Jak zatem najlepiej tworzyć obrazy dysku w tym przypadku? Okej, panie Patryku, bardzo dobrze pan rozumie, ponieważ w chwili, kiedy maszyna będzie wyłączona, to oczywiście jak najbardziej nie mamy możliwości wykonania takiej kopii. Ale pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to fakt, że nasza aplikacja będzie wykonywać wszelkie kopie zaległe w najbliższym możliwym momencie. Czyli tak naprawdę, jeżeli użytkownik przyjdzie w poniedziałek i włączy ten komputer w poniedziałek rano, no to jego backup od razu zacznie się wykonywać jako ta kopia zaległa, która miała być wykonana, a nie była. Natomiast jeżeli na przykład mamy standardową firmę, która pracuje od poniedziałku do piątku, załóżmy, że działa ona w godzinach od 8 do 16 i w weekendy nie mamy pracowników, to najlepszym podejściem tak naprawdę dla realizowania backupów obrazów dysków w tym przypadku, zakładając, że chcemy je robić raz w tygodniu, by było uruchamianie takiego backupu
piątek. Ja nawet pokażę tam mniej więcej konfigurację, o której będę tutaj opowiadał. A więc wróćmy sobie do listy naszych projektów. Tu jest mój backup obrazu dysku. No i teraz taka wzorcowa konfiguracja w tym przypadku, o której bym mówił, to mamy tak, piątek. Zakładam, że pracownicy pracują do godziny 16, więc o godzinie 16.15 niech wystartuje kopia zapasowa. Dajmy sobie ten kwadrans z pewności, że użytkownicy na pewno zakończą pracę. Przestrzegamy użytkowników przed wyłączaniem komputerów. Przechodzimy do ustawień zaawansowanych i dodajemy opcję zamknij komputer po zakończeniu. W tym przypadku co się stanie? W piątek po godzinie 16.15 uruchomi się nasza kopia. Po wykonaniu kopii komputer w bezpieczny sposób zostanie wyłączony. Tak więc to byłaby dobra praktyka dla takiego scenariusza. I pytanie... Okej, i ostatnie dwa pytania, bo tutaj pan Patryk zadał jeszcze jedno pytanie do mojej przed chwilą odpowiedzi, czy użytkownik musi być zalogowany. Nie, nie ma konieczności, żeby użytkownik był zalogowany do systemu operacyjnego. Nasza usługa bez problemu będzie pracować w tle i ma możliwość wykonania takiego backupu, więc użytkownik śmiało może się wylogować. Pracujemy w kontekście usługi lokalnej. I ostatnie pytanie było od pana Mariusza i to jest już naprawdę ostatnie pytanie, zatem jeżeli są jakieś pytania, na które nie zdążyłem odpowiedzieć, bardzo bym prosił drogą mailową. Pan Mariusz pyta, czy mogę mieć serwer w domu, otworzyć port na zewnątrz i cała firma z innej lokalizacji będzie spływać? Tak. Może pan. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi po prostu o to, że u siebie w domu na przykład konfiguruje pan serwer backupu i wszelkie dane z firmy są przesyłane bezpośrednio na ten serwer backupu, który stoi u pana w domu. Jak najbardziej jest to do zrobienia. Tutaj mamy dwie opcje, albo wspomniane przez pana otwarcie portów na świat, a właściwie to jednego, czyli 4, 3, 5, 4 na końcu, ponieważ ten port wykorzystujemy podczas komunikacji HTTPS i wszelkie dane już z firmy mogą lądować bezpiecznie na serwerze, które mamy w domu, czy też w jakiejkolwiek innej lokalizacji. No a drugi sposób to VPN. Tutaj jeszcze szybkie pytanie. Okej, to jest koniec, bo widzę, że to jest rzeczywiście ostatnie zadane pytanie, zatem od tego momentu prosiłbym już nie zadawać więcej pytań panelem questions, tylko drogą mailową, a ja odpowiem jeszcze na pytanie pana Jarosława. Jeśli mam komputer z jednym dyskiem podzielonym na dwie partycje, to czy odtworzenie partycji systemowej w backupu bare metal zniszczy drugą partycję z danymi? Odpowiedź brzmi tak, oczywiście, ponieważ odtworzeniu bare metal nie podlega partycja, a dysk twardy, więc jeżeli będziemy zabezpieczać tylko jedną partycję dyskową i później będziemy odtwarzać bare metal na dany dysk twardy, to i tak zanim rozpocznie się proces odtwarzania, to nasze rozwiązanie, czyli Smart Virtualization Stick, który służy do odtwarzania w ramach procesu bare metal, wyświetli nam nawet ostrzeżenie o tym, że wszelkie dane, które znajdują się na dysku, zostaną nadpisane. I to już było ostatnie pytanie, które Państwo zadali. Jeżeli mają dalej Państwo jakiekolwiek pytania, gorąco zachęcam do zadawania ich drogą mailową, w tym również o pytania dotyczące cen. A kończąc nasze dzisiejsze spotkanie i korzystając z okazji, że święta już praktycznie mamy za pasem, chciałbym również w imieniu Zopro Software życzyć Państwu zdrowych, wesołych świąt spędzonych w spokojnej atmosferze, by w tym czasie nie musieli Państwo się troszczyć i martwić o bezpieczeństwo swoich danych. Tak więc jeszcze raz życzę wesołych świąt i dziękuję Państwu za poświęcony czas oraz uwagę. Do usłyszenia.